Jesteśmy w Sowińskim Parku Narodowym. Stamtąd wyjechaliśmy, tam jest Łeba. Fajnie to wygląda. A tam dalej są rowy, a wcześniej czołpino chyba 8 km wcześniej. No. A to jest rowerek. I ja. No, jedziemy. Wszędzie zieleń. Wszechobecna zieleń. Przepięknie. No. Tak. Chwilę relaksu ze mną. Dobre. Droga jest niezbyt taka halo, ale damy radę. Szlak zielony, czerwony. Wszystko się lało. Trzeba bardzo uważać. Niedaleko wydmy. Jak jest? No jest. No i o to chodzi. Dalsza część relacji dalej, później. No bo jeszcze trzeba dojechać do tych rowów dzisiaj. No. Dobra. Aha. A tutaj mamy wydmę. Wielką wydmę. Nie wiem, czy widać. Teraz będzie widać. Za wejście do parku płaci się 6 zł. Jest 6 zł płaci się za wejście do parku, ale tutaj takie żydowskie małe ścieżstwo jest. Bo żeby... Aha, nie, to stojak. Ładny. To wygląda. Tutaj mamy tą wydmę. Się rusza i już zaczyna się trasa taka niefajna troszeczkę dla rowerów, ale będzie to badanie. No, Sowiński Park Narodowy. O. Gdzie my jesteśmy w tym momencie? W tym momencie podejrzewam, że jesteśmy tutaj. Potem jedziemy tu, co za trzepiem czerwonym. Wydma Szopińska, Człupino, Słodziski i albo tędy, czerwonym dalej do rowów, albo sobie pojedziemy coś z tym działaniem. Zobaczymy. No, także tak to wygląda.
zbliża się wiekopomna chwila. Ja i rower Focus. Kiedyś go nie lubiłem, ale teraz go lubię. Dochodzimy. Razem dochodzimy. Dobra. I co dalej będzie? Teraz się okaże. Tutaj twarda ziemia, bo to widać już depresyjnie było. Ale już jest znowu piaseczek. I znowu walka. Walka. Jest coraz bliżej. Kto policzy słupki? Ile tych słupków już minęliśmy? Kto jest dobry, ten policzy. Stawiam i na własnej roboczej. Dobra, nikt nie policzy. I więcej wina dla mnie. Dosyć żywinka przed nami. A za tą wydmą jeszcze jedna wydma. To mnie zaskoczyło. O, mamy tu fajną widokóweczkę. Jeszcze raz. Jak wygląda zmęczony Matuszek? O tak, ale lepiej tak. Zglądam. Idziemy dalej. Hop. Wiokoniku. Wydma Łącka. Nic tutaj nie będę czytał, bo mi się nie chce. Ale już widać może. Od którego zmierzamy. Oj! Niegrzeczny aparat. A przed nami jeszcze 20 km takiej trasy. Ale już gdzieś może po mokrym piachu. Więc może nawet się uda pojechać. Zobaczymy. Ale widzę, że coś tam, chmurki mi się nie podobają z tamtej strony i idzie coś brzydkiego. To mi się nie podobuje. Szybko można to wpuszczać. Chyba zrozumiałe. W Chorwacji spotkaliśmy się z plażą dla psów. Wszędzie kubki pływające. Śmieszna sprawa. Jedna Łąska i inaczej może. Piękne morze, piękne plaże i brzydka pogoda. Tak zawsze. Prawie raz. No, tutaj widzę kogoś, kto bym zrobił, gdyby nie ten brzydki śmietnik, który brzydko pokazuje. Idziemy dalej. Idziemy dalej.
tam jest łeba. Kamyczków widzę, czyli ktoś nasypał? Nie, nikt nie nasypał. To święty Mikołaj obdarował swoją plażę kamyczkami. Ale dużo kamyczków. Może znajdziemy jakiś ładny kamyczek. A może nawet bursztynek. Znalazłem go na plaży, przecież taka piosenka jest. Zobaczymy jeszcze wodę. Czy da się jechać tej plaży, ale szeroka, piękna plaża. Aż zrobię zdjęcie na razie, chwileczkę. Hop. Żone żagle.